Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ jak widzicie po tytule, w dzisiejszym odcinku kupiłem działkę dla Milki. Oczywiście, no wiecie, ostatnio troszkę jej podokuczałem. Wczorajszy odcinek był, ojejku, mocno takim, wiecie, mocno, że tak powiem, dokuczającym odcinkiem dla niej. Ale dzisiaj postanowiłem się jakoś zrekompensować. Powiedziałem, że zabieram na jakąś romantyczną kolację i tak dalej. Ale postanowiłem, że kolację sobie jeszcze zostawię na później. Jeszcze kolacja to jeszcze nie ten moment. Najpierw zrobię jej prezent i po prostu kupię jej działkę, żeby ona mogła sobie swój dom również wybudować, tak jak ja to również zrobiłem. Więc wykonałem ten niesamowity męski ruch. Napisałem prośbę do Paliona o przyznanie kolejnej działki i mam nadzieję, że on ją przyzna, ponieważ w dzisiejszym odcinku właśnie idę sprawdzić, czy jest książka u niego z przyznaniem tej działki. Pokażę wam, jak to wygląda, pokażę wam, jaka to działka. Oczywiście przekażę jej tą działkę dzisiaj, więc wszystko będzie dzisiaj tutaj, prawda, zawarte. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki idą przecudownie, idą po prostu świetnie, idą wybitnie. Cieszę się bardzo, że wam się podoba Palionowo. Ja czuję niesamowitą świeżość nagrywać tutaj w końcu jakaś coś takiego nowego, fajnego, co nie było na kanale, więc bardzo fajnie. Zapraszam na Instagrama, TikToka i wszystkie inne linki, które są w opisie. I witam was oczywiście w Minecrafciku. Jest noc, więc ja szybko jeszcze w Kimę pójdę, żeby za dnia tutaj łazić, bo nocą to się, prawda, nogi pocą, więc nie ma co, nie można nocą podróżować. Okej, mamy, przespaliśmy się. I teraz tak, czekajcie, patrzcie, zrobiłem tutaj coś takiego, jeszcze na szybko wam pokażę. Zrobiłem drzwi, które tutaj nie przeprowadzą do kopalni, taką jakbyśmy kiedyś potrzebowali, ale to nie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj totalnie nie mamy zamiaru iść do kopalni, to nie jest dzisiejszym jakby zapalnikiem dzisiejszego odcinka. Dzisiaj idziemy zobaczyć, czy jest przyznany teren dla mnie właśnie u Paliona na chacie. Zmieniłem też troszkę tutaj, o, to też warto pokazać. Znalazłem, znaczy znalazłem, jak to się mówi, kostką mocną rozkwitłem, nie wiem jak to powiedzieć, te drzewka, które rosną na tym właśnie terenie i bardzo fajnie wyglądają te azalie. No uważam, że są przecudowne, przepiękne i że fajnie się tutaj, prawda, wkomponują w cały, to, prawda, że tak to ujmę, krajobraz tego domku i mój domek teraz wygląda cudownie. I też znalazłem bambusy na wyprawie jednej, więc mamy tam fajne takie bambusy rosnące, ładnie to wygląda. Dobra, uwaga, a czekajcie, to nie dom Paliona, dom Paliona jest kawałek dalej. Idziemy tutaj zobaczyć, czy jest przyznane cokolwiek tutaj właśnie, czy jest przyznana, że tak powiem, działka i zaraz wam pokażę, jaka to działka oczywiście. Dobra, jest skrzynka, jest książka, przyznanie działki, jest... Ja napisałem to po prostu w identyczny sposób, jak napisałem to moją prośbę i mam nadzieję, że przeszło. Okej, jest druga strona, więc chyba przeszło. Prośba o przyznanie terenu. Szanowny panie Palionie, zgłaszam się z zapytaniem, czy mogę przejąć kolejny teren umieszczony na kordach -154, -64, -84 w dniu 2.02.2022, czyli dzisiejsza piękna data samych dwójek, prawda? Czuję się, jakbym po prostu patrzył do swojego dziennika szkolnego, nie? Same dwóje, dumny jestem z tego. Nie żałuję. Dwójki po prostu była najszczęśliwsza ocena w moim życiu, naprawdę. Roku na Palionowie, podpis Szczypson, uwaga, z drugiej strony zezwala na przejęcie działki na kordach -154, -64, -84, podpis Palionowy. Bardzo fajnie, mamy podpisane, mamy, prawda, dostęp do działki, bardzo fajnie. Palion tutaj jakby, prawda, nie ma jakby problemu, on nam przyznaje te działeczki, więc bardzo fajnie, bo możemy właśnie sobie fajnie budować. Jest świetnym burmistrzem, takiego burmistrza to ze świecą szukać, prawda, nie ma, prawda, lepszego pod słońcem jak on. Dobra, i teraz wam pokazuję, gdzie jest ta... ta cała, prawda, ta działka, ponieważ uznałem, że muszę zrobić coś takiego sentymentalnego z tą wioską. I słuchajcie, pierwszy odcinek na Palionowie, trzeba się cofnąć do tego odcinka tutaj, na tym Palionowie, pierwszego odcinka. Co zrobiłem? Byłem z Milki i poszliśmy do kopalni. I teraz to, do jakiej kopalni poszliśmy, nie jest przypadkowe, ponieważ ta kopalnia znajduje się właśnie na tych kordach. I patrzcie, to jest idealne miejsce, właśnie tutaj w tym miejscu. Tutaj schodziliśmy na dół do tej kopalni. Tu kopałem sobie kobla, żeby coś zrobić i tam jest zejście do kopalni. No, po prostu... idealnie. I jak staniecie sobie w tym miejscu, chyba to tutaj było, tak tutaj spisywałem kordy, to mamy -154, -64 na -84, to jest właśnie to miejsce. Właśnie ta działka zostanie przeznaczona dla Milki, tutaj będzie mogła się wybudować, będzie tuż obok mnie, prawda, tutaj, więc zrobimy jakoś, połączymy jakąś ścieżką tutaj, no po prostu teren będzie cudowny, no bo po prostu będziemy mieli obok siebie, więc fajnie, jakby moglibyśmy zamieszkać razem, ale razem to widzowie tak, wiecie, to byśmy byli zmuszeni, bardzo ograniczeni i tak dalej, byśmy musieli zaakceptować domek innej, drugiej osoby, a mamy pewnie różny styl. Emilia by chciała w takim, ja chciałbym w innym. Więc po prostu będziemy mieszkać osobno, ale po to mieszkamy blisko siebie, żeby mieć, prawda, blisko. No bo wiecie, tam kurde, coś nas kiedyś łączyło jednak, nie? Więc nie można tego też tak, że tak powiem, wypychać. Nie można się tego pozbywać, nie można tego, prawda, olewać. Więc musimy to zaakceptować. Taka sytuacja. Mamy tutaj dynie również. Nie wiem, po co są te dynie, one tutaj już były w sumie. Było ich więcej, tylko ja skopałem więcej. Mam też trochę swoich dyń, ale to nieważne, to nie ma znaczenia. W dzisiejszym odcinku ja lecę tutaj tą działkę, prawda, Emilii przekazać. Dam jej tą książkę i zobaczymy, jak ona na to zareaguje, bo jestem
jestem mega ciekaw, czy w ogóle ona powie, że fajnie, czy raczej będzie na zasadzie spadaj, wyprowadziłeś się ode mnie, teraz to palwroty, już nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, odchodzę z Palionowa i wiecie, i tak dalej, nie? Więc jakby, no, może tak być, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. No raz, w każdym razie, no zostawcie na zachętę łapkę w górę, nie? Jeżeli chcecie, żeby to się udało, łapka w górę i kurde, na pewno się uda. Dobra, idę do niej, bo widzę, że jest na chacie. Dobra, halo, halo, czekaj, gdzie tutaj? Find this feeling, we should be lovers, we should be lovers. No, I just can't find this feeling. Ła! Halo? Pięknie, pięknie śpiewasz. Ktoś ci rozbił szybę. Co to ma znaczyć? Kto to był? Widziałeś go? Nie widziałem. Co to miało być? Nie widziałem, nie wiem, kto to zrobił. Widziałeś? Nie widziałem, kto to zrobił, ale stój tu. Bo jest takie przysłowie, które mówi, stań tam przy tym oknie. Jest takie przysłowie? Nie. Okay. To jeszcze nie powiedziałem tego przysłowia. Czekaj, jest po prostu takie przysłowie. Musisz tutaj stać właśnie, żebym mógł je powiedzieć. Kto przy oknie stoi, ten prezenty dostaje. I właśnie mam dla ciebie list. Okej, okay. Dziękuję za list. Mam go otworzyć? Nie, tak? Masz go wyrzucić. Nie? Okej, dobra. Nie, no żartowałem, nie, no czytaj. Dobrze, prośba o przyznanie terenu. Tak. Szanowny panie Palionie, zgłaszam się z zapytaniem, czy mogę przyjąć kolejny teren umieszczony na kordach w dniu 2 lutego 2022 roku na Palionowie. Podpis Szczypson. Druga strona. Zezwalam na przejęcie działki na kordach. Podpis Palionowy. Okej. Okay. Bardzo fajnie. Fajnie, masz nową działkę, gratulacje. Nie, właśnie tutaj nie po to przyszedłem. Nie po to przyszedłem, żeby się chwalić nową działką, bo to by było bardzo samolubne i głupie. I chciałbym ci powiedzieć, że ta działka należy teraz do ciebie. Do mnie? Kupiłem ci działkę. Załatwiłem ci działkę u samego Paliona, burmistrza Palionowego, tutaj zielonego, prawda, króla, żebyś miała swoje miejsce, w którym możesz wybudować swój dom. Ale jest to nie byle jakie miejsce, jest to totalnie nie byle jakie miejsce. Muszę sobie aż kasznąć i łyknąć wody. Bardzo fajnie, możemy lecieć w tą przygodę. Chodź, zapraszam, pokażę ci, gdzie jest to miejsce. Albo jeszcze lepiej, może zgadnij, gdzie jest to miejsce. A skąd mam wiedzieć? Wiesz, że nie mam w koordynaty, bo on słucha no dobra, geografii. Dobra, okej, okay, rozumiem, dobra, to zapraszam. No, uznałem, że musisz być bliżej mnie, no bo mieszkaliśmy razem w tym domku. Nie musisz mieć geografii w pole, bo wiesz, ty jesteś moim całym światem. O nie, teraz to mi jest głupio. Dobrze. Okej, okay, dobrze, no to widzę, że tu będziemy się komplementować teraz na zmianę w odcinkach, bardzo fajnie. Chodź tutaj, patrz, idealnie przechodzisz koło mojego domu, możesz poobserwować ten piękny krajobraz. To się zmieniło w ogóle. Tak, troszkę się pozmieniało, tak. No i tutaj jak przejdziesz dalej, tutaj oczywiście stworzymy, tutaj jest list, zrobiłem dla niego lepsze właśnie. Właśnie pokazywałem wam, widzowie, zrobiłem dla niego lepszą taką zagrodę. I patrz, tutaj przejdziesz dalej i teraz, uwaga, musisz mi powiedzieć, czy poznajesz to miejsce. Czekaj. Okej, okay, to jest nasza pierwsza kopalnia, w sensie tutaj byliśmy na pierwszej tym... I właśnie w tym miejscu załatwiłem ci dom, tutaj możesz budować. Tutaj? Tak, to jest twój teren, tak sentymentalnie, twoja kopalnia, twój, prawda, piękna przygoda, romantyczne miejsce, prawda, w tym miejscu dokładnie jest ten i to musi być środek twojego domu. To musi być środek domu. tak jak na poprzednim świecie na Wariatkowie musiałaś, prawda, zaakceptować rosnące tam drzewo, tak tu musisz zaakceptować to, że tu jest centrum i koniec, po prostu musi być. Takie są wymogi, niestety. Okej. Wiesz, o co chodzi. No więc, kurczę, cieszysz się? Bardzo się cieszę, ja ci bardzo bym chciała podziękować w takim razie. Naprawdę. Nie ma problemu, ależ cała przyjemność tkwi po mojej stronie. Powiem miło. Ci, że bardzo miło. Że dla ciebie to ja bym i nieba uchylił. Uchyliłbyś na mnie nieba? Tak, dlatego właśnie to zrobię, żeby ci troszkę tutaj, prawda, rozjaśnić teren. Rozjaśnić teren, dziękuję bardzo. No. Możemy skopać kilka drewien, żebyś tutaj miała troszkę więcej, prawda, luzu, bo... No bo jednak, prawda, troszkę tu tych drzew masz, ale spokojnie, oddam ci oczywiście, żebyś miała z czego budować. Ja mam takie pytanie, bardzo ważne. Czy ty już mniej więcej wiesz, w jakim kierunku, w jakim stylu chciałabyś domek zrobić? Czy to będzie... zostawić to drzewo. Oglądałeś Gier o Tron? Nie oglądałem, niestety. Aha, no to tak myślałam, że taki Styl czyli jest, taką, rozumiem. Tak, właśnie. No. Okej, okay, czyli gra o tron, po prostu tron wybudujesz, taki kibel po prostu sobie wybudujesz i będziesz sobie na nim siedzieć. Okej, okay. Bardzo fajnie. Jak ona się nazywała? Jak się nazywa moja ulubiona postać z gry o tron? No, musi być naprawdę bardzo ulubiona, skoro pamiętasz. Ja że nie pamiętam. To nieźle. Teraz myślała, ta dziewczynka w białych włosach? Tak. Dziewczynka? Czekaj, jak ona się nazywała?
To była ten... Smoków, kurde, ten. Jak ona się nazywała? Ja pierniczę. Co? Siri chyba, a nie, to jest Wiedźmina. Nie, to jest Wiedźmina. Ej, przysięgam, że na to nie wpadnę po prostu. No to, kurde. Ale póki nie wpadniesz, nie możemy zakończyć odcinka, niestety. Nie zostawimy widzów bez informacji. Nie, czekaj, Gra o Tron, jak ona się nazywała, kurde. Ja nawet Emilia Clarke ją grała. Ja pamiętam jak aktorkę jaką grała. Nie muszę się przypomnieć, kurde, tego imienia, tej akcenty. Ale wiesz, postaci. Że ja też powiem, jak ona miała na imię, ja też nie wiem, czy przypomnieć. Kurde, to jest najgorsze. No, smoków w ogóle. I w ogóle ona na smoga jeździła i była z tym. Drogo chyba. Drogo to chyba kogoś kosztowała. Daenerys Targaryen, czegoś tak. Tak ona się nazywała. Daenerys. A to nie, to kurde, byłem mocno daleko. To jednak nie wiedziałem, że się tak nazywa. Nie, no dobra, czekaj, przeznaczam ci tutaj, prawda, wszystko co wykopałem na tym. Ale chodziło o Cersei. Ona była ten, tą, co ze swoim bratem była. Dobrze, chyba. Może nie poruszajmy tego tematu. Może to wystarczy. Dobra, no i co? I fajny teren masz, no i super gitara się ma, nie? Tak, podoba ci się. Ale, czyli nie wiesz w jakim stylu będzie. Czyli, ale skoro gra o Tron, to można by się było spodziewać, że taki... średniowieczny. O, dobrze, taki medievalowy. No wiesz, taki Władca Pierścieni też na przykład. Okej, czyli taki, kurde, czyli ja zrobiłem chatkę Hobbita, to ty oczywiście nie będziesz oryginalna. Nie, ale ja zrobię chatkę, ale nie Hobbita, ja zrobię chatkę, może elfa, może Legolasa tutaj sobie zrobię chatkę. Legolasa, o. Chatka Legolasa, tak. A jak wygląda chatka Legolasa? Pewnie jest z Lego i w lesie. Jest goła. Aha, no nie, tak. Ja taką gresów tutaj zaaplikowałem, nie wiem, czy zauważyłaś Legolasa, że z Lego tak, i w lesie. Tak, ale ja też, ale ja moje, mi się bardziej podoba. A co, jakie ty miałeś? A że goła, no, Lego, a Golasa, okej. Okej, nie zrozumiałem tego w ogóle na początku, nie? Okej, okay, dobra, okej. Okay. No to faktycznie, bardziej mi się faktycznie twoja podoba wersja. Dzięki. czyli tutaj będzie, prawda, pięknie stojący dom, pięknie prezentujący się i tak dalej. No to słuchaj, czego ja ci mogę życzyć więcej, jak nie udanych, prawda, budowli? Jakbyś potrzebowała jakiejś pomocy, itemów i tak dalej, to możesz się zgłosić, bo ja, prawda, budując swój, troszkę już rzeczy uzbierałem. No i co? Możesz wracać do domu, póki co jeszcze tamtego, żeby się przespać, bo się robi ciemno. No i widzimy się po prostu następnym razem, kiedy znowu będzie trzeba się spotkać. Jasne, no to do jutra w takim razie. Trzymaj się ciepło. Trzymaj się tam. Pozdrów widzów. Dobrze, a tobie niech się przyśnie ja. Dobrze, a tobie niech się przyśnie ja. O, fajnie. O, pa pa. Ejo, dobrze widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę, widzimy się na kolejnym odcinku, już jutro o godzinie 19:19, codzienne materiały z Palionowa, lubimy to, pozdrawiam, do jutra, elo.